Witam Państwa. W dzisiejszym programie porozmawiamy o polskich festiwalach muzycznych. Naszymi gośćmi dzisiaj będą dyrektor zarządzający Jet Events, pan Krzysztof Gawrych oraz pani Magdalena Józwuk. Szanowni Państwo, mam takie pytanie odnośnie polskich festiwali. Jak to jest? Rzeczywiście one są nam potrzebne? Bo jest ich strasznie dużo. Zaczęły się wakacje, zaczęło się od Opola, 45. Festiwal Polskiej Piosenki. Teraz było Top Trendy i Heineken Festival, Open Air. Będą kolejne. Czy one są rzeczywiście takiej ilości potrzebne polskim odbiorcom? Czy ja uważam, że staropolskim przysłowiem od przybytku głowa nie boli. Uważam, że dzięki temu, że jest tak dużo imprez, a są różnorodne, to każdy znajdzie coś dla siebie. Także cieszmy się, że jest ich tak dużo. Oprócz tego coraz więcej gości zagranicznych przyjeżdża na te festiwale, więc rozwija nam się turystyka i Polska jest coraz bardziej znana dzięki temu. A jak Państwa zdaniem należy marketingowo rozegrać organizację takich festiwali jak Open Air? Bo wiadomo, że duże festiwale telewizyjne rządzą się innymi prawami, prawda? W tym roku był dobrze promowany, natomiast rzeczywiście ja myślę, że chyba najważniejsze by było pokazać, tak jak to zresztą zaczęto robić, pokazać, co tam się dzieje na tym festiwalu. Jest bezpiecznie, jest przestrzennie, jest radośnie. To jest tak, jak kiedyś wszyscy chcieli pokazać, jak jest na Woodstocku. A jak Państwo myślicie, jest jeszcze miejsce dla kolejnego festiwalu? Ja mam zdanie, że miejsca jest multum na scenie w Polsce, na festiwale różnego rodzaju, na różne klimaty muzyczne. Uważam, że jeszcze dużo festiwali może powstać oczywiście i powstanie. Rzeczywiście fajne jest to, że każdy może sobie coś wybrać i każdy może pojechać tam, gdzie chce i na co ma ochotę. Heineken jest już takim festiwalem, na którym można zobaczyć bardzo dużo różnych gwiazd z różnych gatunków muzycznych i tak naprawdę, nie wiem, jeśli się nawet nie słucha hip-hopu, to staje się mimo wszystko przy tej scenie i patrzy się na ten zespół, który występuje tak jak na przykład w tym roku na Jay-Z z ciekawości. Ja też jestem również za festiwalami komercyjnymi, bo też trzeba dać lekką rozrywkę dla ludzi. Proste rzeczy, które się przyjmują dobrze na imprezach, gdzie można się świetnie przy tym bawić. Ja cały czas obserwuję Heinekena od strony takiego, od backstage, że tak powiem. Ale patrzę na to i widzę, że tam po prostu to wszystko jest przemyślane, ma swój sens, ma swoją jakąś drogę i że to nie stoi, tylko się rozwija, tak jak w tym roku zobaczyliśmy 7 scen. Że to wszystko po prostu idzie, rośnie w siłę. I tak chyba to powinno wyglądać, że chyba ten rozwój powinien być zauważalny, żeby ktoś, kto przyjeżdża na taki festiwal, powiedział, że to jest dobra marka. No, oczywiście też działania mediowe i to, co Magda wspomniała, bezpieczeństwo, bo to jest jedno z podstawowych jakby rzeczy, którą ludzie muszą się czuć dobrze i bezpiecznie na tego typu festiwalu. Kwestia marki to jest to, że potrzeba stałego sponsora bądź stałej nazwy, gdzie sponsor jest tylko podłączony. A propos marki. Tak naprawdę się jedzie na Heinekena, bo jedzie się na Heinekena, nie jedzie się na Openera, to rzadziej się słyszy, ale jedziemy na Heinekena. To jest chyba też moc takich festiwali. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. My również dziękuję. Dziękuję.